Siemanko, witam z garażu. No i co się dzieje w garażu? Słuchajcie, akcja jest taka, że tutaj, gdzie stoi teraz ta szafka narzędziowa, zrobimy mały stolik warsztatowy, taki metr po prostu na 60, czy tam metr 10 na 60, po to, żeby było gdzie majsterkować i powiedzmy robiąc przegląd motocykla, żeby był taki jeden, że tak powiem, brudniejszy blat, na którym będzie można coś sobie tutaj przygotować, wyłożyć uszczelki, oleje i tak dalej, żeby było po prostu miejsce, gdzie będziemy mieli też tablicę z narzędziami, oprócz tej szafki narzędziowej, żeby troszeczkę to wszystko ogarnąć i posegregować, bo już się zrobił taki burdel w narzędziach, że wszystko jest wrzucone do tej szafki i ciężko mi cokolwiek znaleźć. Także dzisiaj właśnie taka akcja, no i robimy stolik. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. On będzie właśnie tutaj, gdzie widzicie tą szafkę narzędziową. Będzie wychodził troszeczkę nad webasto, a nad nim będzie zrobiona ścianka z płyty jakiejś drewnopodobnej i będzie na nim trochę kluczy wisiał i tak dalej. Będzie fajnie klimatowo, warsztatowo, bo no jak sami wiecie, w garażu tak to musi być. Trzymajcie się. Jedziemy z koksem. No i pogoda paskudna, a my już w warsztacie mamy coś przygotowane, bo znalazłem po budowie kuchni, został mi kawałek blatu. O, ptaszek wleciał, zobaczcie. Rudzik, uciekaj, chłopie. Jaki ładny. No, nie bój się. On chyba wyleci, mam nadzieję. No, dobra. Mamy tutaj kawałeczek blatu. 1,10 m. Mam już docięte nogi. Stół warsztatowy będzie dosyć wysoki, coś na podobę tego. Będziemy tylko dwie nogi z frontu. Pod spodem będzie miejsce na wstawienie jakiejś szafki, czy tam skrzynki narzędziowej i tak dalej. No i nogi z takiego drewna impregnowanego, z takich belek, które po prostu gdzieś tam miałem i będzie to wykorzystane. No i tyle, robimy. Teraz plan jest taki, żeby zamocować to po środku. Tutaj będą dwie nogi w ten sposób i wszystko. A będę to mocował na te tak zwane, nie wiem, blachy montażowe? Takie kwadraty gdzieś tutaj chyba mam, zobaczymy zaraz. Gdzieś tutaj miałem takie blachy kwadratowe. Nie wiem, gdzieś to jest na pewno. Zaraz znajdę, to Wam pokażę. O właśnie, na takie coś będziemy mocowali te nogi. I na to będzie na chyba najlepiej po prostu. Wszystko wyjdzie z tym. Także dobra, mam tutaj 4. Myślę, że 4, być może 6 będzie mi potrzebnych. Spoko, lecimy z koksem. Montujemy. No i tak, chwilę kombinowania, docinania. I mamy całkiem solidną konstrukcję, słuchajcie. Ładnie wszystko się trzyma, na porządne śruby skręcone, także jest ok. Nic się nie ma prawa z tym dziać, tym bardziej nikt z tego nie będzie strzelał, tak to wygląda. Ten element będzie mocowany do ściany, bo specjalnie chcę zrobić stolik bez tylnych nóg, na tej samej zasadzie jak mam tu zrobiony, bo to jest najsolidniejszy patent, jeżeli chcemy na przykład w przyszłości używać imadła. On się nie będzie nam odsuwał, nie będzie nam się bujał ani nic. Po prostu to mocujemy na odpowiedniej wysokości do ściany i wszystko w temacie. I musi być idealnie, będzie solidnie przytwierdzony. Na tym będzie postawiony i tylko wtedy tutaj na taki jakiś trójkącik, jeden czy drugi, przymocujemy go do tej belki, żeby nadać mu stabilność. I mamy stół beton, że tak powiem. Tak to wymyśliłem, tak to będzie wyglądało. No i co? Dobra, idziemy do garażu zrobić miejsce na to wszystko. Okej. Okay. No i dobra, tutaj widzicie przygotowanie belki, tej, która będzie mocowana do ściany. Miejsce się znalazło, wysunąłem po prostu szafki i cześć. No i oczywiście mierzenie. No najlepsze do mierzenia jest laser, ja mam akurat taki jakiś tam z Hitchiki z magnesem, no i ustawiałem sobie tą wysokość, bo nie chciałem się go montować na statywie, szczerze mówiąc, więc po prostu przesuwałem go po metalowej szafce. No ale suma summarum ustawiłem, że tak powiem, idealnie. Zmierzone chyba z 20 razy wszystko, żeby nie sknocić. Tak, środki wyznaczone. Tak ma być. I markujemy otwory. Kołki ósemki spoko wystarczą. Bo ten stół nie dość, że opiera się ładnie o ścianę, to tabelka jest, mówię, na ósemki, także spoko.
Cyk. Było trochę chłodno akurat, było chyba z 6 stopni na dworze, więc w garażu było mniej więcej z 12 może stopni. Dlatego w kurtce. I pyk. Jest? Jest. Patrzył. Krakowianka. Za boczki się chwycił. Dobra, przykręcamy. I już tylko wtedy te angle joints, czyli te takie blachy montażowe, żeby przytwierdzić to do tej belki. No i to w zasadzie wszystko. Cała akcja wyglądała właśnie tak. No i cała akcja, perypetie montażu stolika warsztatowego, zakończona sukcesem. Stolik jest, jak widzicie, bardzo, bardzo solidny, jest przytwierdzony do ściany. Jest to zrobione pod spodem mniej więcej tak, żebyście widzieli. Wszystko dobrze nam pasuje, tak miało właśnie być. Dostęp cały czas do wybastu mamy bezproblemowy, żeby dolać olej. Tu okleimy tą krawędź jakoś, będzie ładnie. No, a to było mi potrzebne, bo tutaj będzie jeszcze taka prawdopodobnie tablica jakaś na tą ścianę zrobiona, żeby można było sobie powiesić trochę kluczy i tak dalej. A tu będą mogły być moje tam oleje i te rzeczy, które potrzebuję do bieżącego serwisowania motocykla, który znacie zresztą z innych moich filmów. Także tak to wygląda, taki dosyć wysoki, ale taki miał być wysoki stolik, bo to jest do pracy na stojąco, przy nim się nie siedzi. Do siedzenia stół jest tamten 75 cm, ten ma 104 cm na górze blatu i to jest fajna wysokość do pracy, takiej normalnej. Także jest, akcja zakończyła się sukcesem, teraz trzeba posprzątać, ustawić skrzynkę narzędziową tam. Tutaj pod spód coś wpasować. No, będzie trochę zabawy, ale damy radę. No. Także jak się podobało, zostawcie łapę w górę. To się działo w garażu dzisiaj, że zamontowaliśmy stolik. Jak będzie ukończona cała akcja typu narzędzia, będą już wisiały, będzie fajnie zrobione, zrobię zdjęcie i wstawię na koniec filmiku. Także do zobaczenia, cześć!